Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Skymer, to jest kolejny odcinek unboxingu, testów, recenzji sprzętów. W dzisiejszym odcinku zrecenzujemy sobie tani mikrofon nakamerowy, mikrofon kierunkowy Takstar SGC598. Można go kupić na AliExpress za około 100 zł i oczywiście zobaczymy, czy ten mikrofon jest warty swojej ceny, czy warto go kupować za tak niskie pieniądze. Na razie zobaczmy oczywiście pudełko. Tak ono się tu prezentuje, z boku jakieś napisy, to jest logo. A tu mamy największe zdjęcie naszego produktu. Jest oczywiście napisane cała nazwa i aplikacja, czyli fotografia i wywiady. Wątpię, że fotografia, już prędzej filmografia. Tu jeszcze na boku jest jakaś zdrapka, tutaj zdrapuje się kod bodajże i wysyła się do infolinii, że o, to nie jest fake, to jest prawdziwy Takstar, a nie żadna inna chińska podróbka. Z tyłu mamy więcej informacji po chińsku i po prawdopodobnie łamanym angielsku. Z tych głównych informacji to mikrofon kondensacyjny o dużej czułości, to zaraz sprawdzimy sobie, specjalnie zaprojektowany do aparatów, kardioidalna charakterystyka zbierania dźwięku, dodatkowe 10 dB oraz tak zwany bass roll-off 200 Hz, czyli usuwa wszystkie częstotliwości poniżej 200 Hz. Co jest przydatne, jak na przykład coś wam dudni, jak nagrywacie, albo jak wam się odbija głos od na przykład stołu i wtedy dudni. Zawiera, można to powiedzieć, koszyczek taki akustyczny, który oczywiście zapobiega wszelkim drganiom. Jest to koszyczek aluminiowy, zasilany przez baterię AA alkaliczną 1,5 V. Oczywiście sprawdzimy sobie również na innych bateriach. No i czas działania na jednej baterii to aż do 100 godzin i jeszcze mamy jakiś znacznik, kiedy bateria nam pada. No to sobie oczywiście zobaczymy, otwórzmy sobie nasze pudełko, zobaczmy, co jest w środku. W środku mamy taki woreczek. Nie mam pojęcia, czemu on jest na dzień dobry brudny, ale widać, że jest to woreczek z logiem Takstara, taki chyba welurowy woreczek ze ściągaczem. Tu oczywiście będziemy chować nasz mikrofon. Fajne, ale niekoniecznie super przydatne. No i mamy nasz mikrofon. Prezentuje się następująco. Tu jeszcze bez tej gąbeczki, bez pop filtra. Tak oto to wygląda. Widać, że jest zdecydowanie kierunkowy. No jest tutaj raczej plastik niestety, ale przynajmniej ten koszyczek wibracyjny, tak zwany koszyczek wibracyjny, jest raczej z metalu. Dosyć mocno się trzyma. Nie widać, żeby to się jakkolwiek telepało, więc to pewnie będzie jakaś dobra opcja. Tu mamy na dole zimną nóżkę tak zwaną, połączoną z gwintem 1,4 cala, więc można to na dwa różne sposoby przymocowywać do statywów albo do kamery. Uwaga, poprawka, nie jest to gwint 1,4 cala, tylko 3/8 cala, bo jak widać na załączonym obrazku można ten mikrofon przykręcić nawet do ramienia mikrofonowego. To mamy kabel spiralny, krótki, zakończony mini jackiem stereo. Jest on niestety na stałe przymocowany do mikrofonu, więc jak wam się zepsuje, to albo naprawiacie sami, albo kupujecie nowy mikrofon. Są tu jeszcze z dwóch stron takie zaczepy, żeby ten kabel sobie tak o zaczepić, żeby tak nie latał za bardzo. Tutaj, jeżeli widzicie, na zimnej stopce jest oczywiście jeszcze śrubka, to są dwa inne miejsca na te śrubki. To jest oczywiście dlatego, że jeżeli sobie tą śrubkę odkręcimy, to możemy tą zimną stopkę przełożyć gdzieś indziej, na przykład jak chcemy korzystać sobie z wizjera, to nie będzie to aż takie utrudniające. Po prostu sobie tą zimną stopkę przeniesiemy na inne miejsce i mikrofon będzie albo wysunięty bardziej do przodu, albo bardziej do tyłu niż w przeciwieństwie do oryginalnego miejsca tej zimnej stopki. Jeżeli chodzi o koszyczek akustyczny, to jest on na takich plastikowych zaczepach, które najprawdopodobniej właśnie ten mikrofon trzymają w koszyczku. Tutaj w ogóle jako ostatnia rzecz, o ile nie zamawialiście zestawu z rozdzielką z 4-pinowego mini jacka na 2 trójpinowe, bo są takie zestawy, jako ostatnie rzeczy mamy jeszcze właśnie te zapięcia. Jeżeli nam się te zapięcia plastikowe zepsują, to nic nie szkodzi, wystarczy takie zapięcie wymienić i nadal nasz koszyczek akustyczny do mikrofonu działa. No i z tej strony mamy wejście na baterię AA. Wchodzą też akumulatorki i działają. I oczywiście to zaraz wam wszystko pokażę. Tutaj mamy lampkę, która będzie pokazywała, że jej mikrofon jest włączony. Wtedy będzie na zielono i będzie prawdopodobnie na czerwono, jeżeli będzie rozładowana bateria. Jeszcze mi się to nie zdarzyło, ale sądzę, że tak będzie. No i z tej strony mamy oczywiście napis Takstar SG598 i mamy trzy tryby, mianowicie zwykły i bass roll-off, czyli będzie ucinało wszystkie częstotliwości poniżej 200 Hz. Mamy podgłośnienie 10 dB i 0 oraz mamy włącznik i wyłącznik. Pod pianką mamy jeszcze jakąś chińską dokumentację na dobrą sprawę, co my tu mamy
Tu jest jakaś kartka prawdopodobnie o bezpieczeństwie, ale ona jest po chińsku, więc nie mam pojęcia, co tu jest napisane. To jest kolejna chińska karta i to jest bodajże karta gwarancyjna, nie mam pewności. I to wydaje się być instrukcją obsługi, która jest nawet po angielsku. Jedna taka zwykła kartka, z drugiej strony jest po chińsku, a tu jest oczywiście po angielsku. No i jest tutaj jeszcze więcej specyfikacji, czyli mianowicie jest to mikrofon elektretowy. Charakterystyka zbierania oczywiście karty idealna. Częstotliwości zakres 50 do 16 tysięcy Hz. Czułość minus 32 dB plus minus 3. Jest jeszcze oczywiście dodatkowe 10 dB, jeżeli sobie przełączymy to. Filtr basowy 10 dB na oktawę przy 60 Hz. Impedancja 2000 ohmów plus minus 30%. No i oczywiście zasilanie baterii AA. I tu mamy jeszcze, jakby ktoś się znał, grafy od częstotliwości, czyli charakterystyka zbierania dźwięku karty idealna, bo wygląda jak serce. No i oczywiście jeszcze wykres zakresu częstotliwości, czyli jak głośne są dane częstotliwości zbierane przez mikrofon. I w sumie to by było na tyle, jeżeli chodzi o unboxing tego mikrofonu. Teraz sobie musimy go oczywiście dać na aparat i przetestować. Wcześniej słyszeliście mnie przez mikrofon Audio-Technica ATR3350. Możecie sobie zobaczyć test tego mikrofonu klikając tutaj w kartę, a my mamy podłączony w tym momencie mikrofon Taxter SGC598 do Lumixa FZ300, nic nie podgłaśniane, nic nie ściszane i ustawienia manualne w aparacie, 10 dB i bass roll-off są wyłączone. Jest ten mikrofon około 2 metry ode mnie, więc sobie dobrze wsłuchajcie sobie w ten dźwięk. Jeszcze się teraz przybliżę. Teraz jestem 40 cm od mikrofonu, teraz jestem z przodu z mikrofonu. Teraz się przesunę, teraz będę z lewej strony mikrofonu, teraz jestem 40 cm z lewej strony mikrofonu, teraz się cofnę i teraz jestem 40 cm za najdalszym punktem mikrofonu, teraz się znowu ruszę, teraz jestem 40 cm z prawej mikrofonu, teraz jestem z przodu mikrofonu 2 metry po raz kolejny i znowu na 40 centymetrach, żeby wam to zobrazować. Zapomniałam, żeby zrobić ten test w filmie, dlatego dodaję go teraz. W tym momencie słyszycie, jakby ten dźwięk brzmiał, oczywiście nie licząc echa z mojego pokoju, jakby ten dźwięk brzmiał, gdybyście vlogowali. Także oczywiście jest wyłączony bass roll-off, jest wyłączone 10 dB i w tym momencie po prostu ten mikrofon jest od 40 do 50 tak centymetrów od mojej twarzy i trzymam w tym momencie aparat ręką, co jest bardzo złe dla mojej ręki, bo ten aparat jest dosyć ciężki, ale tak po prostu by to brzmiało, gdybyście vlogowali za pomocą tego właśnie mikrofonu. Jeszcze dla porównania włączę bass roll-off i w tym momencie słyszycie, jak bas został ucięty. Jeżeli będziecie vlogować na dworze i będzie wam dudnił wiatr w tenże mikrofon, to na pewno się może ten bass roll-off wtedy przydać i wtedy po prostu w postprodukcji można równie dobrze ten bas z powrotem do głosu dodać. A my wracamy do reszty odcinka. W tym momencie słyszycie mikrofon Taxter SGC598 z bass roll-offem, czyli usunięte wszystkie częstotliwości od 200 Hz i w dół. Na pewno słyszycie, że jest mniej basu. Teraz jestem nadal 2 metry około od mikrofonu i teraz jest włączone ustawienie plus 10 dB, więc na pewno jest teraz głośniej i być może teraz jeszcze więcej szumu otoczenia i innych dźwięków dodatkowo słychać, ale prawdopodobnie chyba właśnie na takiej głośności, z takiej odległości będzie można poprawnie ten mikrofon używać, żeby dawał jak najwięcej po prostu dźwięku. Jeszcze zapomniałam wam powiedzieć, że ten mikrofon był od początku zasilany akumulatorkiem AA Energizera 1,2 V, więc na dobrą sprawę, jeżeli chcielibyście sobie używać akumulatorów, żeby nie mieć oczywiście problemu z tym, że nagle wam się rozładuje bateria, nie będziecie mieli co zrobić z mikrofonem, bo nie będzie działał bez baterii, no to oczywiście sobie możecie kupić do tego akumulatorki i ładowarkę Energizera, niedobrą sprawę, ile to jest, 50 zł około i macie bardzo dużo energii, jeżeli chodzi o zasilanie tego mikrofonu, niedługo wam będzie to starczyło. Podsumowując, po odsłuchaniu tego dźwięku, moim zdaniem ten mikrofon jest bardzo dobry jak na swoją cenę. Oczywiście będzie to zdecydowanie lepsze niż mikrofon budowany w kamerę, aparat, no więc jeżeli chcielibyście sobie taki przynajmniej upgrade załatwić za niską cenę, no i naturalnie nie chcecie inwestować w mikrofon krawatowy, bo albo na przykład chcecie sobie bardziej
vlogować, bo też wiele osób używa mikrofonów kierunkowych do vlogowania, albo na przykład chcecie nagrywać większą ilość osób i taka krawatówka, która bardziej pasuje na jedną osobę, po prostu wam nie wystarcza, albo na przykład chcecie mieć taki mikrofon, co na górze sobie wisi i będzie wam stamtąd zbierał dźwięk. Oczywiście ten mikrofon kierunkowy będzie do tego bardzo dobrą opcją i mógłby nawet konkurować z takimi produktami jak produkty Rode, zwłaszcza że ten mikrofon jest co najmniej 2-3 razy tańszy od tychże produktów. I w sumie to było na tyle. Macie oczywiście link do tego mikrofonu w opisie. Kupcie sobie i sprawdźcie sami. Tak wiem, że to jest AliExpress i że korona, świrus i tak dalej, ale nie, mi ta paczka przyszła już z miesiąc, dwa temu, jakoś wirusa nie mam, więc się o to nie martwcie. Jeżeli wam się ten film spodobał, zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, co innego można przetestować w kolejnych odcinkach, albo co wy myślicie o tym odcinku, albo o tym mikrofonie. Jeżeli nie chcecie przegapić innych filmów, które pojawiają się w środy, piątki i soboty, zapraszam do subskrypcji z dzwoneczkiem, tutaj macie inne fajne filmy do oglądania. Zapraszam na mojego Facebooka, link w opisie. To na dzisiaj tyle, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w następnych produkcjach.